pierwszych miejscach znaleźli się bracia. Zakończył się 68. rajd Polski. Po trzydniowej rywalizacji zwycięzcą okazał się Kajetan Kajetanowicz, który już drugi raz w swojej karierze najszybciej pokonał trasę polskiego klasyka. Bardzo, bardzo się cieszę z tego, że jesteśmy na mecie na pierwszym stopniu, na najwyższym stopniu podium. To jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu, choć adrenalina już opadła. Chcę podziękować całemu zespołowi Lotos Dynamic Rally Team za to, że wierzyli w nas, za to, że ciężko pracowali. To nie tylko jakiś podmiot, to ludzie, którzy mam nadzieję będą ze mną na dobre i na złe, bo ja chcę z nimi być właśnie na dobre i na złe. Zwycięstwo Kajetanowicza zostało jednak oprotestowane. Drugi na mecie, Michał Sołowow, zakwestionował zgodność z regulaminem samochodu zwycięzcy. Teraz auto Kajetanowicza zostanie poddane szczegółowemu badaniu, które potrwa prawdopodobnie co najmniej kilka tygodni. Podsumowując ogólnie cały rajd Polski, można śmiało powiedzieć, że mimo incydentu końcowego był bardzo emocjonujący i ciekawy. Pełne dwa dni na absolutnie na limicie. Jechaliśmy wszystko to, co mogliśmy my z Maćkiem, to co mógł nasz samochód. Nie poprawiliśmy się w stosunku do zeszłego roku. W zeszłym roku też byliśmy drudzy, Kajetanowicz wygrał. Jakby cała ta sytuacja się po prostu powtórzyła. Mogę tylko żałować, że rajd nie zaczyna się jutro, bo jutro byłbym zupełnie już innym zawodnikiem. Wiedza, którą zdobyliśmy na tym rajdzie, jest dla nas bezcenna i mam nadzieję, że będę miał przyjemność w przyszłym roku tutaj ponownie się pojawić i na pewno będziemy szybsi. Do Mikołajek oprócz zawodników przyjechali także najlepszy polski koszykarz Marcin Gortat oraz czterokrotny mistrz świata Tomi Makinen, którego firma przygotowywała samochód dla Krzysztofa Hołowczyca. 68. rajd Polski nie dla wszystkich zakończył się pomyślnie. Wśród pechowców znaleźli się kierowcy, którzy na polskich odcinkach specjalnych pojawiają się okazjonalnie. Krzysztof Hołowczyc, który liczył na czwarte w karierze zwycięstwo w tej imprezie, drugiego dnia złapał aż dwa kapcie i ostatecznie uplasował się na 11. miejscu. Maciej Oleksowicz miał wypadek i w klasyfikacji Mistrzostw Europy spadł na 5. miejsce. Za rok rajd Polski, który znalazł się w kalendarzu Mistrzostw Europy 2012, zostanie rozegrany w dniach 28-30 września. Ustalono to na posiedzeniu Światowej Rady Sportu Motorowego, które odbyło się w Singapurze 23 września.